od kilku lat, odkąd funkcjonuje podatek od dochodów osobistych, jest także ustanowiony prawem przywilej przekazania 1% tego podatku na rzecz stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego, które wspierają bardzo różne cenne inicjatywy. My staramy się upowszechniać tą wiedzę wśród mieszkańców naszego miasta po to, żeby my, którzy rozliczamy się z podatku, zawsze to robimy do końca kwietnia, żebyśmy zechcieli wskazać stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, które są z naszego terenu. I dzięki temu nasza ofiarność będzie także zużyta na potrzeby naszych mieszkańców. Miasto Biała Podlaska rozpowszechnia tą akcję już od kilku miesięcy, corocznie ją rozpowszechnia. 1% zostawiamy u nas, w naszych czasopismach, w Pryzmacie, ale także na stronach internetowych jest pokazany wykaz firm, instytucji, które korzystają z tego przywileju odpisu 1% i bardzo serdecznie zachęcam, żeby w ramach solidarności naszej miejskiej zechcieć przy rozliczeniu ten 1% podatku przekazać któremuś z miarskich stowarzyszeń, które są ukierunkowane na pomoc konkretnym osobom czy na konkretny cel w naszym mieście. Będziemy bardzo wdzięczni. Będziemy też mieli to przekonanie, że wspólnie budujemy coś dobrego dla wspólnoty bialskiej.